Moi drodzy, wywróżyć wam może, jaki będzie ten odcinek? Ciągnij roczki. No, tu powinno być intro, ale jestem ja, więc ciąkajcie loczki czy coś tam takiego. Dzisiaj jest typowy odcinek Trudny Spraw, no. Niech mi pani powie, czy dałoby się coś jeszcze zrobić z tym czynszem. Gwarantuję osobisty masaż plecy. Roli! Ale po co? Proszę pana, to jest naprawdę piękny okaz. Uszy są pozłacane prawdziwym złotem. No, a tak w ogóle to cześć, to Jednar Grzywciak. Słuchajcie, no, nie było odcinka w niedzielę, dziółka i loczki. To dlatego, że byłem smutny. Okazuje się, że jestem człowiekiem i też mogę mieć doła. Uja. I z tej oto okazji jakoś mi nabrało na taką inspirację, że nie wstydźcie się być smutni. Jesteśmy teraz wszyscy dosyć skomplikowanych czasach i wydaje mi się, że jak nigdy można dostać w twarz tekstem INNI MAJĄ GORZEJ! Ja chcę jako największy robak śmierdziel wam powiedzieć, że będzie lepiej. Może byś wiedział lub wiedziała, kiedy jest najgorzej. Czasami musi być też i najlepiej, nie? Pozdrawiam was cieplutko i polecam chodzić tam, gdzie jest ładnie i pusto, ponieważ ludzie chodzą. Jakby co, to jeszcze przed nami odcinek, nie? Trudne sprawy. W Krakowie mieszka Ilona Kwinecka z córką Wiktorią. Jej syn Marcin mieszka już sama. O, synek! Buci, buci, buci! Ale odwiedza ich wyjątkowo często, od kiedy 5 miesięcy temu zmarł mąż Ilony. Mój mąż ciężko chorował, jednak przy całym naszym smutku jego śmierć była swego rodzaju wybawieniem. Mimo to po jego śmierci wpadłam w ciemną dziurę. Ilona poznała na kursie tańca afrykańskiego Rafała. Mężczyzna za pomocą afrykańskiej wyroczni z muszli chce pokazać wdowie drogę wyjścia z żałoby. Co? Za dużo tych afrykańskich rzeczy. Taniec? Czy może wróżenie z muszli? Czym jest wróżenie z muszli? Jak się wróży z muszli? Ta wielka muszla mówi mi, że niedługo dotknie cię otyłość. Jej 20-letnia córka jest przerażona. Mój ojciec nie żyje od 5 miesięcy, a mama nagle pojawia się z tym afrykańskim wariatem. Jakim afrykańskim? To jest zwykły szary Polak, tylko sobie warkoczek zrobił wróży z muszelek. Jasne, że to jest trudne dla mojej córki, że w tak krótkim czasie po śmierci mojego męża pojawił się nowy mężczyzna w moim życiu. Ale Raliemu wierzę, on darzy mnie prawdziwym uczuciem, a jeszcze ma taką wspaniałą pasję. Zawsze interesowałam się kulturą Afryki. Tak, z pewnością się interesowałaś afrykańską kulturą. Pewnie widziałaś kilka Instagram story Marcina Dubiela. Wiktoria bez skutku ostrzega swoją matkę przed Rafałem. Ilona posuwa się o krok dalej. Ona się już posunęła o kilka kroków za daleko. 2 tygodnie temu zszokowała córkę wiadomością, że wróżbita i fan Afryki wprowadza się do nich. No co, przynajmniej będzie ciekawie. Darmowe wróżenie z muszelek i tańce. Nic tylko pozazdrościć. Nie dość, że Rafał nie płaci ani grosza za czynsz i pozwala mojej mamie, żeby płaciła za jego jedzenie, to jeszcze nie ma potrzeby, żeby iść do pracy. O Jezu, ale już się już weź uspokój, co się tam tak denerwujesz? Koleżaneczko, to dopiero początek porad dokumentu. Jeszcze uwierz mi, że będziesz miała tyle okazji, żeby się na niego dzisiaj powkurzać. U Wiktorii wyczuwam bardzo dużo negatywnej energii, także w stosunku do mnie. Ja nie muszę jej odczuwać. Ja ją widzę. Co prawda, Rafał jest trochę zwariowany z tym swoim afrykańskim kramem, ale w gruncie rzeczy uważam, że jest nieszkodliwy. Jeśli moja mama jest szczęśliwa z tym mężczyzną, to uważam, że siostra powinna dać im spokój. Rafał ma nierówno pod sufitem, a mama jest pod jego wpływem. To będzie trudno ci z tą kobietą. Co się nie lubi, jak na mnie się krzyczy, okej? Okay? Wydaje mi się, że ludzie nie lubią, jak się na nich krzyczy. Właśnie oglądacie filmik dla przyjemności, gdzie ktoś na was krzyczy. Prócz ciebie, Piotrek. Ty oglądasz to dlatego, że musisz to montować, ja ci za to płacę. Piotrek, pamiętaj, że masz jutro wizytę u psychologa. Wiktoria ze swoją przyjaciółką Anną wracają ze spaceru. Uczennica ciągle jeszcze nie przyzwyczaiła się do obecności fana Afryki i stara się tak często, jak to tylko możliwe, unikać go. No nie, znowu ta wyrocznia z muszli. Ania, chodź, chodź, idziemy do mojego pokoju. Zaczekaj. Zaczekaj! Ona też chce wiedzieć wszystko o swojej przyszłości! Przecież muszelki prawdę powiedzą! To ekscytujące. Przepraszam, jak to działa? No bierzesz muszelki do ręki, rzucasz na talerz i potem mówisz jakieś randomowe rzeczy, na przykład HWDP. A następnie wymyślasz sytuację, którą mogło się wydarzyć w życiu każdego człowieka. Tak, Marek, lat 14, Marysia z twojej klasy 7C będzie na ciebie dzisiaj patrzyła łaskawym okiem, gdyż będziesz jej mył naczynia.
Chcę powiedzieć, że można łatwo zarobić na wróżeniu, jakby polecam ten biznes. Wydaje mi się, że można sobie dobrze zarobić, słuchajcie. No. Ludzi na świecie, którzy nie myślą sami, jest naprawdę wiele. Można na tych ludziach zarabiać. Polecam. Co? Zadajesz sobie pytanie na temat przyszłości. Rzucasz muszlami. Liczysz, ile jest otwartą stroną do góry. A później przyszłość odczytujesz w tej książce. O cholera, co się stało? To naprawdę ma jakieś tam złożone mechaniki na to wygląda. Nie sądziłem, że wróżenie z muszelek jest tak skomplikowane. Może Aniu chcesz spróbować? Jasne! Proszę, siadaj z nami. A ja mogę też spróbować? A ja? A ja? Chyba nie mówisz poważnie. Tylko raz. Co chcesz wiedzieć? Co chcesz wiedzieć? Ej, a czy jak będę duży, taki trochę większy niż jak jestem teraz, nie? W sensie, że w ilości latek, to czy dalej będę youtuberem? Takim z brodą, takimi już zaszarzałymi włosami, którymi będą wypadać, taka grzywka, to będzie taki jeden włos przyciągnięty przez czoło. Czy będę wtedy dalej ciumkał loczki? No, ostatnio poznałam fajnego chłopaka i dostałam od niego numer telefonu, tylko nie wiem, czy do niego zadzwonić. Nie warto. Ja ci to nawet i bez buszelek powiem. Bardzo fajne pytanie. Ten układ jest znakiem harmonii. Harmonii? Mam mu na harmonijce przez telefon grać, czy co? Podążaj za swoim wewnętrznym głosem, a spełnienie przyjdzie wkrótce. O, pamiętacie, że jak wrzucicie z muszelek, to inhalacje trzeba robić jak z garnka na gazie. Słyszałaś? To w takim razie jutro do niego zadzwonię. Koniecznie. Wiki, a ty byś nie chciała sobie powrócić? Przecież ty też już długo chłopaka nie masz. No jak tak na wszystkich krzyczę, to się nawet nie dziwię. No i? No nie sądzę, żeby te muszelki miały mi coś wyczarować. Ania, chodź. To będzie 80 zł. Dawaj kasę, kurwa! Zapowietrzyłem się w momencie, w którym przeklinałem i zrobiłem sobie sam cenzurę. A wy jak, robaki? Jak wasze czynności, zdolności manualne? Przepraszam, pan mówi do mnie? No a do kogo? Mówiłem, że łatwa kaska, teraz dawaj kaskę. No tak, 80 zł to i tak cena promocyjna specjalnie dla ciebie. Zwykle biorę 100 zł za wróżbę. 100 zł za rzucanie muszelkami, czajcie. To tak jak widzicie się dzieje na koceku, nie? Ja przychodzę do was z muszelkami, mówię: spójrzcie na te muszelki wyselekcjonowane przez mój wspaniały, bystry umysł. A teraz pójdzie te zajebiste kasztany z lasu obok. Ja wam tu zrobię domek z piasku, ludziki z kasztanów i one będą waszym przewodnikiem. Amuletem chroniącym was przed kolesiem z kukurydzą, aby was nie naciągnął. 200 zł. Jakby co, to ja jestem tym kolesiem z horrorów, który zawsze mówi, że nie wierzy w duchy, a potem umiera jako pierwszy. Polecam się jakby co na wasze wycieczki do lasu. Żartujesz? Chyba nie chcesz od niej wyłudzić pieniędzy teraz. Serio? Za jakieś głupie muszelki 80 zł? Wiesz, ile kosztuje wizyta u normalnego wróżbity? A wiesz, ile kosztuje wizyta u psychologa w Warszawie w prywatnej klinice? Mamo, proszę cię, powiedz coś. Rally, przecież to jest przyjaciółka Wiki. Możesz zrobić raz wyjątek i nie brać pieniędzy za wróżbę i zrobić coś za darmo, tak? Nie! Dawać hajs! Samego dnia wieczorem Rafał, Wiktoria i jej matka robią zakupy. Od czasu, kiedy bezrobotny mieszka z Iloną, para artykuły spożywcze kupuje tylko i wyłącznie w sklepie z artykułami afrykańskimi. Nie uwierzę, że takie sklepy są w losowych miejscach na ulicy. Nie ma. Podajcie mi adres, gdzie jest sklep taki, chcę zobaczyć na żywo, nagram odcinek. Ta będzie dobra. A co to jest? Ośmiornica. Ładuj. A co ma być, tak? Zobacz, kurek jest? Czerwony. To jest dokładnie to, czego szukałem. Jej! Kurek czerwony, jak ja cię dawno szukałem, no chodź tutaj! To ma smakować tak samo jak to, co zrobiłeś wczoraj, to ja dziękuję, od razu. Ale proszę cię, musisz być otwarta na nowości, przecież co, będziemy non-stop jedli kotlety, spaghetti? No właśnie, teraz pora na kurka czerwonego! No, czy ty w ogóle wiesz, co jest w środku? Jak wyjdziemy do domu, otworzę, zobaczymy. Najważniejsze, żeby było 6 puszek. Jakby wyobraźcie sobie sytuację, w której mama was wysyła po 6 puszek ananasa. Synek, zrobimy tort ananasowy. I tu już dobra, dawaj hajs. Bierzesz ten hajs do sklepu i myślisz sobie: no puszka, na pewno to jest ta puszka, biorę tą puszkę. Przynosisz, a tu k***a rodzynki, groszek, kukurydza i twój stary pijany zapuszkowany.
Idę sobie kupić pizzę. Bawcie się dobrze bez mnie. Cześć. Cześć. Wiktoria odwiedza swojego brata Marcina w sklepie malarskim. A ona nie miała iść na pizzę? W sensie w sklepie malarskim trochę ciężko o pizzę, chociaż nie wiem. Może lubi patrzeć na malowaną pizzę. Tak jakiś raper się rapował, że coś patrzę głodny na malowany chleb. Słyszałem na jakimś filmku na YouTube. Marcin, ja dłużej tego naprawdę nie zniosę. Wszędzie w domu są jakieś cholerne muszelki porozwalane. Słuchaj, ja też nie zniosę tego więcej, jak masz precedę do wszystkiego, ty głupia babo. Słuchaj, wyczerpuj kobieto, relaksik. Idź do lasu, bo zaraz znowu zamknął. Wiktoria, no przykro mi, że ciebie to denerwuje, ale ja z tym nic nie mogę zrobić. Jeśli mama chce, żeby on u was mieszkał, to to jest jej mieszkanie. No i w sumie ma rację. Następnego dnia Wiktoria chce się uczyć do ważnego egzaminu. Jednak Rafała odwiedził przyjaciel i razem grają na bębnach. Czy wy nie możecie gdzieś w parku sobie bębnić? Nie mogę się skupić! Przepraszam bardzo pani, ale czemu ma ludzie tak swoją mordę? W tym upale to jest chyba 45 stopni. No to idźcie do niego! Ale to jest niemożliwe, bo u mnie matka cały czas się sadzi, że jest za głośno, a poza tym sąsiedzi z tego wiecznie robią problem. Ale Jezu, co ty robisz w parodokumencie? Jak miałeś stąpić z nieba na ziemię, to... Parodokument to nie jest najlepsza opcja, to chciałbym tylko powiedzieć. W sensie to tak jakbyś był kosmonautą, poleciał w kosmos, a wylądował w Wałbrzychu lub Radomiu. Wyobraź sobie, że dla mnie też jest za głośno. To jak jest do ciebie za głośno, to wstać sobie coś w uszy. No, jakie proste rozwiązanie, a ty jakiś ferment tutaj szczeniesz ty. Was nawet słychać na ulicy. Ta muzyka kojąco działa na mój organizm. Posłuchaj tego. A na mój organizm to działa... Właśnie tak. Rafał, po raz ostatni. Przestań bębnić. Mam na imię Rali. Rali, co wy bębny wali. W dupie to mam! Przestań bębnić! Oddawaj to! Co ty robisz? To jest teraz też moje mieszkanie! Jesteś nienormalny! Nie będziesz... Oni się zaraz wszyscy pozabijają! Idę się uczyć do Anki. Najlepiej jak zostanę tam na noc, bo naprawdę nie mam ochoty na stres tutaj. A najlepiej to zostań tam w ogóle na zawsze. Dla wszystkich tak będzie najlepiej. Naprawdę mówię tak naprawdę. 5 minut później Wiktoria dociera do salonu fryzjerskiego, w którym jej mama jest stałą klientką. Co to jest? To jest okropne. Proszę cię. Jak ty wyglądasz? Śliczne warkoczyki. Rali powiedział, że mi będzie w nich bardzo ładnie. Ach, ten Rali wie, jak kobiecie w głowie zawali. Ci. Jak myślisz, dlaczego nie nagrywam Hot Sixteen Challenge? A poza tym od dawna chciałam sobie zmienić fryzurę. Ale nie na taką, mama, jesteś za stara na taką fryzurę. Nie, proszę tak nie mówić, jest dobrze. Proszę tak nie mówić! Co za stara! Co za stara! Mama! No proszę cię, przyszłaś tu po to, żeby mi powiedzieć, że jestem za stara, czy masz jakąś sprawę? No właśnie nie, chodzi o to, że pani Borowczak się skarżyła na bębnienie Rafała. Chciała zadzwonić nawet na policję. Mamo, tak nie może być. Ale proszę cię, ona słucha takiej badziewnej muzyki i my musimy to tolerować, tak? Nie musicie, tak naprawdę wystarczy tylko to, że nie będziecie słuchać tej samej muzyki, co ona. Jakoś szczerze wątpię, że w dzień puszę na całej głośności ich troje. On cię wykorzystuje, czy ty tego nie widzisz po prostu? Jak ja mogę brać od niego pieniądze, jak on nawet zasiłku nie ma, tak? No właśnie, tym no. Gorzej. Nawet mu się do ubezpieczenia dokładasz. Czy on nie może poszukać pracy? Proszę cię, cały czas na niego najeżdżasz, ja już mam tego dosyć. Cały czas. Ta fryzjerka ma tam jakąś totalną bekę z nich. Ona nawet nie wie, co tam robi z tymi włosami. Ona ostatnio jak już czesała to Barbie w Zamku Księżniczek. Ja jestem pewien, że nawet jej scenariusza nie pokazali. Ona musi tak... 3 dni później. Rafał z Iloną oglądają pusty lokal na sklep, który 35-latek zauważył podczas spaceru i chce koniecznie go wynająć. Tutaj widzę stojaki. A ja widzę, że to jest zwyczajna klatka schodowa. W którym miejscu to jest lokal nadający się na sklep? Z biżuterią, wspaniałą biżuterią afrykańską. Tutaj będzie ściana pełna obrazów. To miejsce jest idealne, genialne, wspaniałe. Totalnie. Chujowe. Ilonko, kochana, gdybyś nie rozplotła tych warkoczyków, pasowałoby się naprawdę idealnie. Proszę cię, warkoczyki Rali nie są najważniejsze. No. Czuję się totalnie jak ta babka. W sensie jedyne, co siedzi teraz w mojej głowie, to co jest? Co pan robi? Sprawdzę, czy jest równo, żeby muszelki się nie powaliły. Wyczuwam wspaniałe wibracje. I co? Czujesz coś, tak? Tak. Cringe jak cholera, to czuję. 2000 sam czynsz, plus 800 kosztów utrzymania. W tym jest wszystko oprócz prądu. Plus podwójny czynsz jako kaucja, ale to do zwrotu. W ciągu 6 miesięcy nie będą państwo mogli zrezygnować. Ale powiem pani trochę dużo tego.
Rali, to jest drogo. To jest bardzo drogi czynsz. Prawie 3000 zł za kawałek klatki schodowej. No nie jest to mało, no. Ilonko, to miejsce jest dla nas stworzone. No proszę Cię. Czujesz to samo, co ja. Tak. Wierz mi, że damy sobie radę. Rali, ale ja za to wszystko płacę. To są duże pieniądze, rozumiesz? Ilonko. To jest drogi ten czynsz. Ilonko, szanowna pani. Niech mi pani powie, czy dałoby się coś jeszcze zrobić z tym czynszem? Weź te łapy, człowieku! Przed chwilą leżałeś na podłodze, weź te łapy! Nie zbliżaj się do mnie! Nie zbliżaj się do mnie! Gwarantuję osobisty masaż plecy. Rali, ty się zachowuj, co ty to robisz? Rali, człowieku, weź ty się uspokój! Co to za podrywanie panienki na boku? Jeżeli może się trochę opanujesz, co? Masaż bardzo chętnie, ale czynszu nie zmienia. Przepraszam panią bardzo, ja się muszę zastanowić. Na razie dziękujemy bardzo. Ja się odezwę do pani. No, mogła chociaż zjechać tą stówkę za ten masaż, no. Powiedziałaś, że nie, a ja się zapytam wyroczni muszli. O nie, znowu Władysławowo. Czy Raliemu mam pożyczyć pieniądze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Podaj mi tą książkę. Wiki, podaj mi tą książkę! Dawaj! Książkę! Osiem. Osiem. Zaraz poszukamy. Duża wygrana, zarówno w związku, jak i zawodowo. Znaczące polepszenie. Wow, wow! Wow, duża wygrana, ja bym wyciągał hajs ciemno. No i generalnie dała kasę i wynajęli ten lokal, ale okazało się, że chcieli założyć firmę, nie zakładając firmy. W sensie, oni nawet nie zarejestrowali działalności. Ale ten synalek postanowił im pomóc, no i poszedł z tym Ralim do urzędu, ale gdy urzędnik poprosił o plan finansowy i takie tam duperele, to pan blond warkocz go wyśmiał, powiedział, że nie chce żadnej dotacji i wyszedł. Rafał i Marcin są już w domu, gdzie w napięciu czeka na nich Ilona. Macie tą pomoc? O, dziwna sprawa, to samo chciałem z ciebie zapytać. Są już na miejscu lekarze, psycholodzy? Może nie martw się tak bardzo, że tej pomocy z urzędu nie załatwiliście, bo jeszcze mam pieniążki. I właśnie wymawiając to zdanie, straciłeś wszystkie swoje pieniądze. Mimo tego, że Rafał do zaoferowania ma ubogi asortyment, to otworzył sklep i próbuje zwabić klientów swoim bębnieniem. I to jest marketing na najwyższym poziomie. Bębenki i ręce. Nic więcej nie potrzeba. Proszę pana, to jest naprawdę piękny okaz. Uszy są pozłacane prawdziwym złotem. Przecież przez to bębnienie on nawet nie wie, co do niego mówisz. Właściwie to dlaczego to otworzyliście, skoro tu nic nie ma prawie do sprzedawania? No jak nie ma? Słonik z pozłacanymi tam, z rzeczami tam leży. Tam z tyłu jakaś żyrafa. Jakieś ludziki trzymające to same rarytasy z bazaru. No i co z tego? Ludzie mogą przychodzić zobaczyć, co mamy. Poza tym płacę za każdy dzień czynsz. Poza tym to wygląda jak jakiś bazarek dziecięcy, wiesz? W ogóle co tu tak brzydko pachnie? O! Sorry! To jest moja libijska zupa rybna. To ta zupa słynna z tej kurki czerwonej? Rarytas, jedyne 8 zł za talerz. Ludzie będą walić drzwiami i oknami. No póki co to walisz jedynie ty. Dzień dobry, Straż Miejska. Dzień dobry, pan w jakiej sprawie, przepraszam? Przyszedł kupić słonika, a o co chodzi? Proszę panią, mieszkańcy skarżą się na duże hałasy i na to, że zaśmiecił pan całą ulicę. Hałas? Jaki hałas? Ja tu gram na bongosach, to jest element projektu tego sklepu. To jest marketing! My, Aryky, Ety, inny... ...zają samymi sobą, co mnie obchodzą śmieci. Czy on mówi dalej o ludziach? Rozumiem, że złożył pan deklarację w urzędzie miasta o wywóz swoich śmieci. Rozumie pan, jakie są zasady w naszym mieście? Nie, nie złożyłem i nie znam zasad panujących w naszym mieście. Jak to nie złożyłeś? Przecież miałeś wypisane formularze do ewidencji gospodarczej i do firmy sprzątającej. Miałeś to tylko zanieść. Jezu no, zapomniał no. Przestańcie wszyscy mieć o niego pretensje. Każdemu może wypaść taka drobnostka z głowy, tak? Kilka dni później zamknęli lokal. Próbowali wypowiedzieć umowę najmu, ale niestety nie mogli i musieli płacić za niego, w sensie, że za ten lokal jeszcze przez kolejne 5 miesięcy. No i wtedy mamuśka wpadła na genialny plan, by cały spadek zgarnąć i wyjechać razem z Ralim do Afryki i tam otworzyć kolejny biznes. Niestety dzieci zbulwersowały i postanowiły zrobić sprawę w sądzie tej matce, by odzyskać część spadku, która im się należy. Po 2 dniach rozprawy jest już po wszystkim. Sąd zasądził od Ilony na rzecz jej dzieci kwotę po 120 tysięcy złotych tytułem zachowku. No i fajnie, wszyscy szczęśliwi. W sensie oprócz mamuśki i Raliego, ale tak to wszyscy.
wy chciwce. Mam nadzieję, że te pieniądze przyniosą wam prawdziwego pecha. Ależ on jest irytującą postacią. Aż mi się wydaje, że z dzisiejszego obiadu i śniadania to mi się robi właśnie koktajl, bo tak się gotuje w środku, to mi chodzi. Nie wiem, dlaczego musiałem tak obrzydliwie to opisać. Zrozpaczona 49-latka zadzwoniła 4 dni temu do syna i poprosiła go, żeby ją odebrał, po tym jak się dowiedziała, że Rafał zdradza ją z inną kobietą. Łupsi! To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się cieszył. Podobał? Wy się cieszyliście? Dzielę naprawdę mocny odcinek, jeżeli tym razem uda mi się go nagrać, bo tydzień temu zapowiadałem tak samo. Nie planuję mieć znowu depresji, więc do zobaczenia w odcinku na Żydek 12. Naprawdę potężnym. Naprawdę. Tak potężnym, że chciałem go już tak jak na czwartek, ale w czwartek ogląda mniej ludzi niż w niedzielę, a to muszą wszyscy zobaczyć. No to pa. No to hej. No to cześć.